Przez ponad 50 lat władze ZSRR zaprzeczały, że są odpowiedzialne za zbrodnię katyńską. W 1994 roku prokuratura Ukrainy w Kijowie przekazała stronie polskiej listę 3435 nazwisk obywateli polskich zamordowanych w wyniku rozkazu z 5 marca 1940 roku. Podczas tej zbrodni rozstrzelano jeńców wojennych przebywających w sowieckich obozach w Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie i w innych więzieniach. Zgładzono prawie 22 tysiące przedstawicieli polskich elit. Celem tej zbrodni było uniemożliwienie w przyszłości odrodzenia polskiej państwowości. Lista katyńska zawierająca 3435 nazwisk została przekazana 5 maja 1994 roku zastępcy prokuratora generalnego RP Stefanowi Śnieżko przez Andrija Chomicza, zastępcy szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.